Vitam Vitam, we're here again to cover another two ether powers. In this video, I will talk about mana boost and vampire. So we all know that when you fully upgrade your hero after a second LB, additional passive will be unlocked. Those passives activates at the start of each battle. Most of them last six turns, they are dispellable, and if you play even or campaign, each wave is like new battle, so effect will be refreshed on each wave. Let's start with mana boost. At the start of each turn, this hero receives a small amount of mana for 6 turns. Mana is most important thing in this game, so I think this passive is cool. Unfortunately, there are not many heroes in this category all are slow but some of them can be really useful but are they game changing and should be prioritized for second lb that's the different question so let's focus on this passive i guess that small amount of mana is same that we have in elemental link so originally it was 0.5 tile but was nerfed to 0.4 Slow hero need 12 tiles to charge his skill, so is 0 0.4 tiles matters? I think yes. For easy math, let's say you have magic troop maxed with plus 20% mana generation and no mana perk on your hero. With this bonus, you will launch your hero after 10 tiles instead of 12 that's nice improvement. but we want to go down to nine tiles to launch hero in three moves. here comes passive. in three turns, you'll get enough mana to charge your hero with only nine tiles. and what about rush? all skills are set as very fast, so that's 6.5 tiles. when you're attacking side after two turns, you can launch your hero with only 5 tiles. You can go lower, but on rush, usually you can't wait. On defense, that's a different story. Each turn, hero is getting something like 1 mana. So now we have 1.4 per turn. With mana generation modifier from troops, hero will be ready after 4 turns, even if not a single tile would hit him. If you put a hero with this bonus and strong troop on tank position, he might charge even three times in those six turns of passive. So I really like this passive because it makes slow heroes way more useful. And imagine Pitonus um, on the rush with this passive. He can't be blocked, hits hard dispels and heals in six turns he can hit you three times and fight will be over but let's be honest if you're using creed or ninja troops this passive will give you nothing so forget about troops without mana generation build ones with mana because mana is everything vampire not many heroes here, but few really good ones, like Second Costume of Obakan, Alucard, and Five Ravens. At the start of each battle, this hero heals 100% of dealt normal damage for six turns. Um, great passive on attack, but pretty useless on defense. Why? Because it's all about normal attacks. So on attack each shield in color will heal you that's amazing but on defense how many basic hits hero will do in 6 turns usually one sometimes two so you won't be able to take advantage from this passive i will show you few fights with those passives and last fight will be with Villians family cuz they have family bonus with vampire. So watch their HP then you will be able to com compare this with Levena with second LB on defense. Before we we'll start remember to hit like button and if you don't want to miss future videos remember to subscribe. Witam w polskiej wersji. Jesteśmy ponownie, żeby omówić kolejne moce materii. W tym filmie opowiem o um, podbiciu many i wampiryzmie. Wszyscy wiemy, że jeśli w pełni ulepszymy postać po, po drugim przełamaniu limitu, uruchomi się dodatkowa umiejętność pasywna. I te umiejętności pasywne aktywują się na początku każdej bitwy. Większość z nich trwa 6 tur. Są możliwe do Odwołania, a jeśli gracie takimi postaciami wydarzenia czy mapy, to każda kolejna fala liczy się jako nowa walka, więc ten efekt będzie um, ponownie uruchomiony. Zacznijmy od wzmocnienia many. Okej, okay. um, czyli mamy Mana Boost. Na początku każdej tury ten bohater otrzymuje Małą ilość many przez 6 tur. W polskim tłumaczeniu to będzie pewnie niewielka ilość many. Um, mana jest najbardziej istotną rzeczą w tej grze. I dlatego myślę, że ta pasywka jest bardzo fajna. Niestety nie ma w tej grupie zbyt wielu postaci, a dodatkowo wszystkie mają wolną manę, a natomiast niektóre z nich są naprawdę fajne. Natomiast czy są aż takimi game changerami, żeby jako priorytet budować taką wolną postać, jako pierwszą z podwójnym przełamaniem? To już jest zupełnie inne pytanie. Więc skupmy się na samej pasywce. Um, przypuszczam, że ta niewielka ilość many jest dokładnie taka sama jak w spoiwie żywiołów, więc oryginalnie to było 0,5 klocka, natomiast zostało obniżone do 0,4. Wolna postać potrzebuje 12 klocków, żeby się załadować, więc czy 0,4 klocka ma znaczenie? Myślę, że tak. Dla prostej matematyki. Powiedzmy, że macie y, maksymalnie zrobiony oddział magiczny, który ma plus 20% regeneracji many i nie macie y, talentu many na postaci, czyli macie plus, czyste plus 20% regeneracji. Z takim bonusem plus 20%, wolna postać odpala się po 10 klockach zamiast po 12. To już jest bardzo fajne wzmocnienie takiej postaci. Natomiast chcemy że zejść do 9 klocków, żeby odpalać taką postać po trzech ruchach. I tu wchodzi pasywka. W trzech turach dostaniecie wystarczającą ilość many, żeby załadować waszą postać po 9 klockach. A co jeśli chodzi o szturm? Tam wszystkie umiejętności są ustawione na poziomie bardzo szybkim, czyli 6,5 klocka. A jeśli jesteście stroną atakującą, to po dwóch turach możecie odpalać swoją postać już po pięciu klockach. Można zejść niżej, natomiast zazwyczaj na szturmie nie można długo czekać. Kiedy postać stoi w obronie, jest zupełnie inna historia. W każdej turze Bohater dostaje w okolicach jednej, jednego punktu Many, więc w tym momencie będzie dostawał 1,4 na turę. Z podbiciem regeneracji Many z oddziałów, a taki bohater będzie w stanie załadować się po czterech turach, nawet jeśli nie dostanie ani jednym klockiem. A jeśli Taką postać z taką pasywką postawicie na pozycji tanka z bardzo silnym oddziałem z maną, a w ciągu tych sześciu tur trwania pasywki będzie miał szansę odpalić się nawet trzy razy. Także bardzo podoba mi się ta pasywka, ponieważ sprawia, że w wolne postacie stają się dużo bardziej użyteczne także poza szturmami. I wyobraźmy sobie takiego pytonusa, który jest w tej kategorii, i stoi sobie na przykład na szturmie. Um, z tą pasywką. Nie można go wyciszyć ani zablokować. Bije mocno, dezaktywuje, leczy, i w ciągu pierwszych sześciu tur jest szansa, że uderzy was trzy razy i będzie właściwie po walce. Natomiast bądźmy szczerzy: jeżeli ktoś używa oddziałów z albo Ninja, to ta pasywka nic nie zmieni w jego postaciach. Więc zapomnijcie o oddziałach, które nie dają regeneracji many zbudujcie te, które dają manę, ponieważ mana jest najważniejsza. Wampiryzm. Znów, nie ma tutaj wielu postaci w tej kategorii, natomiast jest kilka naprawdę świetnych, jak chociażby drugi kostium Obakana, Alucard i pięć postaci z rodziny Kruków. Na początku każdej bitwy... Bohater leczy się 100% z zadanych normalnych obrażeń przez 6 tur. Świetna pasywka w ataku, natomiast bardzo słaba w obronie. Dlaczego? Ponieważ tutaj chodzi o normalne ataki. Więc w ataku każda tarcza w kolorze tej postaci będzie leczyła waszego bohatera. Fantastyczna sprawa, niekończące się życie. Natomiast w obronie ile razy Postać z drużyny przeciwnej używa swojej swojego uderzenia takiego zwykłego w ciągu sz pierwszych sześciu tur. Raz, a jak dobrze pójdzie, to dwa. Um, więc pewnie nawet nie będzie miała szansy się uleczyć, bo już zginie. Więc nie dacie rady wykorzystać potencjału tej pasywki w obronie. Pokażę Wam kilka walk e, z tymi pasywkami, i ostatnia walka będzie, można powiedzieć, trochę od czapy. Bo tam nie będzie tych pasywek, natomiast tam będzie rodzina złoczyńców, żeby pokazać wam jak wampiryzm działa w ataku, ponieważ złoczyńcy mają wampiryzm jako bonus rodziny. Więc obs obserwujcie tam punkty życia i będziecie mogli porównać z tą leweną, która na podwójnym przełamaniu stała w obronie. Natomiast zanim zaczniemy, pamiętajcie dać łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, to pamiętajcie subskrybować kanał.

Okej, okay. zobaczmy, jak działa wampiryzm w ataku. Tu mam rodzinę złoczyńców, mają tylko pięćdziesiąt procent szans na uzdrowienie. Um, I 70% zadanych obrażeń, czyli dużo słabszy efekt niż ten um, wampiryzmu z pasywki materii, ale sprawdźmy. Ok, są zielone dla toksikandry, zobaczmy, czy będzie się leczyła. Ok. Z każdym trafieniem się leczy. A dlatego ten efekt jest dużo lepszy w ataku, bo właściwie każdy klocek leczy taką postać. Oczywiście tu ktoś mi zginie. Natomiast klocki nadal powinny leczyć toksikandrę, o ile by żyła. Ok, więc spuśćmy jeszcze kilka zielonych. I toksi się cały czas leczy. A dlatego ten efekt jest dużo lepszy w ataku niż w obronie. Teraz mamy sporo fioletu, więc będzie można zobaczyć, jak pan ciemności się będzie leczył. Okej. Okay. Tu jest różnica taka, że on... złoczyńcy leczą się też ze specy. Cały czas jest na pełnym życiu. Okej, okay, ma podwójne, um... ale chodzi o to, że cały czas z każdym trafieniem się leczy. Także wampiryzm w ataku zdecydowanie w obronie średnio.